Siemanko ludzie, z tej strony Grybcio, witam was w kolejnym w sumie odcinku z Counter-Strike Global Offensive, czyli inaczej z CSGO. Jezus Maria, jak ja dawno w tą grę nie grałem. To jest po prostu masakra, jak ta myszka się słabo rusza. Ogółem, jeżeli chodzi o naszą grę, to będę lamił masakrycznie ze względu na co? Ze względu na to, że mam jedną gwiazdkę, więc spadłem z dwóch kałachów po update'cie, więc jest naprawdę ciekawie. No i będę trochę zamulał, bo przy całej się muszę się jednak bardziej skupić, aniżeli gadać, także musicie mi to wybaczyć. Chociaż i tak będę lamił w sumie, to co za różnica. Ale spróbujemy cokolwiek tutaj podziałać. Nie mówiąc o tym, że jestem głuchy. I ślepy! Właśnie o tym mówiłem, słuchajcie, właśnie o tym mówiłem. 70 obrażeń, no to super. Coś czuję, że nawet ta gra... Mam cię, suko. Skoczy tędy, będzie szedł? Czy nie? Czy będzie tam siedział ten ciulas? Ja bym przeskoczył i tędy szedł już. Aja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 j
No i nie jest to zbyt przyjemne. Hej. I go B. I co, gdzie chcesz, ja i tak tu będę lamił. Co za różnica. Co za różnica, gdzie ja pójdę. Nie no, nie mogę wyczuć czułości myszy, słuchajcie. Chyba ta najmniejsza będzie najlepsza, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Bo tak naprawdę czas pokaże. Będą wchodzić tędy, coś czuję. No ale nie miałem super mikrofony. Idź. Dobre headshoty tam posprzedawali. Prawidłowo. Ma tu jakąś broń, ziomek? O, TK ma, super, TK ma, to ja bardzo chętnie. Dobrze. Tak właśnie myślałem, kurde, tylko się na tą kurę zapatrzyłem, co ona ma na głowie. Jakieś uszy królicze, kurwa mać. Aż mi serce zaczęło bić mocniej. O, Jesus. To będzie strasznie ciężki mecz. Ja jestem tego świadom. No ale nic, musimy dać radę jakoś. No tylko nie mów, że oni jeszcze przegrają z tym jednym ziomkiem, nie? Bo to będzie... Co wam to co mówiłem? Gościu nie potrafi nawet z kosy trafić. To ja już jestem lepszy. Dobra, ten widzę na fulla gra, ten gra na fulla. No to ja zagram tak zachowawczo na 2-0. Nie no, nie chciałem tego, może jakaś famaska. Famaska chyba zagramy, tu nie ma co szaleć też, trzeba zostawić sobie trochę pieniędzy. W razie W, jakby się nam noga poślizgnęła, bo te 1000 to zawsze nam trochę pomoże. Teraz na B wbijają mi to ostro. It's B, I guess. A, to będzie B jak byk. B jak byk, jak baran. Do widzenia. Jeden, drugi, trzeci, a gdzie reszta? Muszą naokoło iść w takim razie. Weźmy sobie Glocka. Na bank będą szli naokoło. Stanę tu. Chyba, że sobie awczą, no tu. Oho. Nie, coś się dzieje od banana. Tak czy siak wolę sobie tak poczekać trochę prowizorycznie. Bo być może no, ktoś się pokusi o pójście plecami, no już minęło większość rundy, więc można się już było naprawdę wszystkiego spodziewać. Ale jakoś nie widzę tutaj szału, słuchajcie, jeżeli chodzi o drużynę przeciwnika.
Może to i nawet lepiej. Tak na sam początek to muszę się trochę rozgrzać. Zobaczymy, jak to w przyszłości tam będziemy grać. Teraz fajnie by było do CS-a powrócić, ale to nie jest takie hop, bo ja nie mam za bardzo na to czasu. No chyba, żebyście dość ostro go oglądali. No to wtedy, no, no. Kurwa, nic nie widzę, nic nie widzę. I to dostałem tak ostro, słuchajcie, fleszami. Chyba ze 3 flesze dostałem. Z czego mój na pewno jednego rzucił. Te chujowo flesza rzuciłem. Ajajaj, dostałem. Trzeba się schować. Kurwa. Jeden jest na pewno tutaj. Ale z moim strzelaniem nie to. Właśnie. Ha! Ze scouta mnie dziabno. A za 45 go walnąłem. Za 45 to tak mało. Aj, do dupy taka robota. Dobra, teraz gramy Iko. Jest jakiś 5-7. My gramy Iko, a Rusek gra oczywiście fulla, no bo jakby inaczej, no to Rusek w końcu. No ale jakoś przeżyjemy, myślę. Zdecydowanie to będzie duży plik z tego CSGO, słuchajcie. Tak sobie już przeliczam. A, może dostał, może, ale niekoniecznie też. Dobra. Chciałbym jakąś broń. Tak wiem, ziomek był tam, tak wiem, raszuję, jestem nobem, tak wiem. Kurwa, nie doskoczyłem, a myślałem, że mi się uda. Ostatni, znaczy jeden jest tu jeszcze. Aj, kurwa, 66. Nie. One in ups. No, dobrze. No jest jeden na jednego. Nie wiem, o co tu chodzi. Dość dziwnie grają ludzie. On w ogóle jakby lekko odpalony był, słuchajcie, tak jest. Udaje, że coś tam widzi. Ale chujowo się kampi, ja pierdolę. 5 sekund to już nawet nie zdąży. Dobra, super. MVP dostałem. A to była runda eko, a dostałem MVP. To trzeba przyznać, słuchajcie, że nawet ładnie wyszło. Dobra, kupujemy wszystko, a wupka i lecimy. Mam nadzieję, że się uda coś fajnego tutaj wymodzić. 3 do 1 jest, no tak powiedziałbym, że 2 na 10. No ale trudno. Zobaczymy, co nam tam jeszcze koledzy pokażą. Czuję jakiś raz na banana, właśnie. I zbierasz. Wiem, że to biraż będzie, kurwa, bo... Mam bombę. I have a bomb. Nieźle. Kurwa, tego nie trafiłem.
Jak to AWP, to będzie szedł z tej strony. Mam cię! Tak mi nie pasowało, że ktoś tam skacze, a widzę, że mój stoi, więc tak sobie myślę, aha. Być może to jakieś cheaty. 9-2 na 3, ładny carry. Carry hard bym powiedział nawet. Jak na mnie, to naprawdę dobrze mi idzie. Ale biorąc pod uwagę fakt, że to jest jedna gwiazdkówka, a miałem dwa kałachy, no to sorry, ale no kurwa, no nie. O oh, fuck. Hi. Mam cię dziwko. Stąd to się ja muszę ewakuować. Czuję, że będą szli na B. Schowam się, bo ten ostatni może być od B właśnie, bo nikogo nie ma. Ja nie lubię takiego smrodu. Granat poleciał od naszego. Aha. Dobra, jak od naszego, to nieważne. Podkładką jest. Mam cię! Nie będziesz mnie tu wciula robił. O. Trochę zawrzało, słuchajcie, trochę zawrzało. Ale fajnie, fajnie. Naprawdę spoko mi to idzie. Bardzo mi się podoba. Czas z... Terroryści, koniec czasu? O co chodzi? Aha, oni sobie czas wzięli w sensie. Na zmobilizowanie się. Słabi są jak woda i jeszcze chcą tu się mobilizować. Nie wiem po co. 28 sekund. No nie, no przedłużają nam tak chamsko, słuchajcie, grę. Zobaczymy, co oni tu ciekawego wymyślą. W ogóle mam trochę hajsu już nazbieranego. 8 koła to jest tak na jedną rundę za WP-ą, na fullu do zagrania, więc dość ciekawie. No ale dobra, 6 sekund zostało i gramy. Nie ma tutaj czasu na pierdoły. 2, 1 i wio. A i teraz jeszcze 15. Kuba, po co te 15 sekund? Co ten freestyle w tym momencie? Skoro oni mieli czas, to już powinno być po jabłkach. A jak nie, to niech doliczą po prostu to do tego i po sprawie. To człowiek będzie wiedział, że ma biec. Dobra. Minuta 50 i lecimy z tematem. Kurwa, ale żebym se flesza rzucił. Nikt tu nie wyszedł. Do widzenia. Bomb karpet. Mam cię, suko.
Zobaczymy co dalej. To są dywany bardziej, ale niech mu będzie za apartamenty. A nikt kurwa od środka nie patrzy, nie? On się skampił na 1000%, słuchajcie, to... Który to jest ten najlepszy u nich, o. Może nie, może będzie grał. Ale wątpię, 20 sekund to tu. Dobra. Easy peasy lemon squeezy. Tak to ja mogę grać. Naprawdę, na takim poziomie to ja mogę grać. Że tak super gra. Wychodzisz, strzelasz, zabijasz, wychodzisz, strzelasz, zabijasz, wychodzisz, strzelasz, zabijasz i tak w kółko. Nawet nie trzeba się jakoś niesamowicie skupiać na tym, co tu się dzieje, wiecie? No i zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie dalej, bo ta pierwsza część, znaczy ta strona no, anty, no to jest, no wiadomo, łatwa. Natomiast zobaczymy, jak to będzie po stronie Tero. No chodź. I got the bomb. Kurwa, jestem. What the fuck? Zobaczymy. Zobaczymy, czy oni to wygrają. Mam nadzieję, że tak. Tam jeden gościu to w sumie dużo nie zrobi, ale nigdy nic nie wiadomo. No właśnie, nigdy nic nie wiadomo. I wszystko się może okazać w czasie. Tylko żeby go nie raszowali, bo jak będą go raszować, to jest po jabłkach. No to tu akurat na farcie, bo minęło go parę sekund. Tak w przestrzeni parę sekund. Raz. Thanks man. Naprawdę warto mieć takich kolegów, którzy wam oddadzą waszą broń, jak zginiecie. A tym bardziej, że widzą, że kierujecie, to nie w ogóle. To jest właśnie ta różnica. Jakbyście nie kierowali, to nikt by wam broni nie dał. Ale że kierujecie, no to a dobra, niech mu będzie. Damy mu tą jego broń. O, zrobili szybki rush na B. Ewidentnie to jest szybki rush na B chyba. Nic. Chyba będzie czyste chyba. Mi się wydaje, że oni na A teraz pójdą właśnie. Takim oto sposobem. Mogę to zrobić tylko po to, żeby mnie wywabić stamtąd. Kurwy kampion, no. Poszli sobie już. Nie poszli, to dopiero pójdą. Kurwa, ale mis. Kurwa, no, złapał mnie. No miało być tak łatwo. Aż mi serce, słuchajcie, wali od tego placza. No ale się nie udało. Beznadziejnie to zrobiłem, naprawdę beznadziejnie to zrobiłem, bo bym go zabił. Tylko nie trafiłem, jakbym go trafił, to by było pozamiatane. Throwing
Dobra, Xod jest zabity. Siedzą, nie wiem, po chuj on rushuje w ogóle i tak ostro. Kurwa, super. Pomarańczowy to coś teraz zrobił. Dzięki. Kurwa, jeszcze jeden. No i zabił mnie jeszcze, ale trudno. Ach, good job. Ledwo, ledwo, ale się udało, słuchajcie, naprawdę ledwo. Bo pół sekundy dłużej nie byłoby, nie byłoby sprawy, naprawdę. W sumie nie, żebym wygrał 6 rund, no ale co tam. Znaczy, pół MVP 6 rund, bo to nie jest tak, że sam wygrałem rundy. Tylko, że jestem MVP 6 rund. Czy wątpię, żeby tędy wybiegali? Prędzej tędy. Jeśli to nie bardzo. Kurwa, mój mi skacze. O chuj, nic nie widzę. Najlepsze, słuchajcie, to, że nic nie widzę. Kurwa. Ja pierdolę sam na trzech. Jeszcze jeden. Mieć! Ja pierdolę! Ja kurwa wiedziałem! No i chuj, Iko. No i Iko time. 22 na 7. Nie, no nie ma tragedii w sumie. Ale no... Te dwie rundy należały do mnie, słuchajcie. Te dwie rundy ewidentnie należały do mnie. Zmaściłem i to ostro. Mogło być naprawdę dużo lepiej. Byłoby już 10-1 w sumie. Ale niestety jest jak jest. Do widzenia. Kurwa! We got the bomb in ups, guys. Po chuj nich tak raszują, kurwa, ja nie wiem. Wiesz, że masz bombę w apartamentach? Zostań w apartamentach. No i kurwa, wiedziałem. Ups, ups, guys! Mówię, bomba w apach. Zęb na chuj, idźmy se na B. Kurwa, w sumie, co nam szkodzi. To samo. Apartamenty B. Jeden chuj. Oni to przegrają. Ja to czuję, że oni to przegrają, słuchajcie. Time. Nie.
Nie, żeby on już tam był i plantuje, nie? He's planting. Ale far. To nie zmienia faktu, że gościu tam już był i plantował. Ale w sumie co tam. Nie mam słów. Dobra, grajmy tą awupą. Koniec pierdolenia. 22, 2, 8. W sumie do Virtus Pro wezmą. Na snajpera. W sumie za kogo? Zobaczymy. Być może dostanę taki ten kontrakt. Ja oczywiście żartuję sobie, żeby teraz tej fali hejtu nie było. Pogram jak gówno, ja sobie zdaję z tego sprawę. Się śmieję tylko. Ma kurczaki a la zające. No nie, no tego to jeszcze nie grali, naprawdę. Kurwa. Takiego so much misa to ja jeszcze w życiu chyba nie zrobiłem. Spierdalam stąd. Spierdalam stąd. To naprawdę na ostro stąd spierdalam. Nie pytam, ja nie pytam co tam się wydarzyło, ale zrobiłem taki chujowy błąd. Bo wystarczyło, żebym się schował tam z powrotem. Aj, no trudno, teraz to trzeba zraszować. Teraz to trzeba delikatnie zraszować, bo jest 9-4, no. Dwie rundy jakbyśmy chociaż ugrali. Było 11-4. O, powiem wam, że po stronie Tero może być różnie. Ten jebany ksot tam jest. Nie widziałem go! Nie zauważyłem go, i tak mnie zabił jednym strzałem w sumie. No ale go nie zauważyłem niestety. Dobra, Woman tutaj trochę bije, ale... Ej, zabił chyba najlepszego od nich, tak mi się wydaje. Tak, ten ksot jest u nich najlepszy. Zej. Możesz save'ować, to nie ma, nie ma sensu. Ha, bo to paka jest. Szczerze, małe szanse powodzenia. Tym bardziej, że już go widzieli. No i chuj. 9-5. Ostatnią rundę. Ostatnią rundę trzeba już ugrać. Tak, tylko trzeba mieć najpierw za co ją ugrać. Dobra, wezmę sobie scouta może. Ej. A wabik to trzeba wypierdolić w pizdu. Dobra, skaucik i jedziemy. Być może uda mi się kogoś ustrzelić z tego skauta. Nie powiem, bo no, jakiś czas temu grałem dość dobrze ze skautem. Teraz to jest już pewnie inna bajka. No tak jakby zresztą mówię, to jest całkiem inna bajka już, ale kogoś tam trafiłem. Jakiegoś Ruska za 71. Dużo to nie zmieniło. Tego Ksota jakbym trafił za 71, to no... Nawet nieźle by było, ale no niestety. Nie no, to jest Iko. Panowie, to jest Iko. Tu nie ma co myśleć za dużo. Teraz to już i tak jest po jabłkach. Czyli jest 9 do 6. Kurwa, będzie ciężko to ugrać. Nie zostało dwóch. Ten ksot pierdolony. No właśnie. Oj.
Oni mają dwóch takich jak ja, więc to jest ten problem. Bo u mnie to wszyscy zasnęli, widzę. Nie chcą się obudzić za bardzo. Są na B, no to na B, no. Nie ma problemu. Nie mówiąc, że chyba wszyscy to już na świecie robią, że pierwsza runda to jest to B, bo jest zdecydowanie łatwiejsze, słuchajcie. Nawet jakbyście tam rzucili granaty, to i tak jest zdecydowanie łatwiej wejść, niż kurde jak wchodzicie. No właśnie. Niż jak wchodzicie na to pieprzone A. Kurwa, jeszcze mi zasłonił głową. Teraz już chyba nie ma co tam włazić. Zabiliście go? A zabili go. Jeszcze ktoś nie. Aha. Po co ja szedłem na to B, kurwa? Po co? Czy to było tak głupie? Naprawdę, to był kurwa najgłupszy pomysł, jaki może być, chyba w ruinach jest. It's one on one. Holy shit, mam nadzieję, że się obudzi trochę. No i szczerze, chyba nie. Widzi, gdzie jest bomba, więc. Bym się śmiał, jakby on tam z tyłu za murkiem siedział. Ale nie, no, siedział normalnie. Ej, Al-Kaida nas rozpieprzyła. Wysadzili nas w powietrze. Trzeba to powiedzieć wprost. No i teraz będzie ciężko. Będzie ciężko to wszystko odrobić, będzie ciężko to wygrać. Zdecydowanie będzie ciężko. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że Holy Shit i ten Rusek na dole to gra tyle, co. No właśnie. Taka sytuacja. Natomiast AWG Antywirus to też jest Rusek. Też widzę, że gra no, bardzo dobrze, bym powiedział. Więc jedynie Polak tutaj potrafi carry game. Ale ten Rusek chociaż kurwa gra na. Chociaż gra na zero. Nie raszują, niemożliwe kurwa. Kurwa, zabrakło mi amunicji. 51 mu zabrałem. Tak, no tylko trafić, no. Nie no, gdyby nie fakt, że ci moi koledzy są upośledzeni umysłowo, to być może udałoby nam się coś ukrać. Być może. No oni znowu grają fulla i to tak za każdym razem, to już wolałem się tą chwilę poczekać. Już sam mogę kałacha chociaż kupić. Chociaż nie wiem, czy w tym przypadku nie będzie lepszy wybór Galila i przejść po prostu przez ten, przez domek. Myślę, że to by było ciekawsze. Tylko oczywiście oni jak zwykle kurwa na opak, no bo jakby inaczej. I po co ten smoke tutaj kurwa? Chociaż nie jest wcale taki najgorszy. Z jednej strony. Ja bym powiedział, że pierdolcie to B, chodźcie na A, no ale. Oni wniosek z tego wiedzą lepiej. Plant. Być może jest banana, nie wiem. Bym stawiał chyba, że on będzie. Właśnie od respa szedł. Resp City. Never mind. O, jak Gryfciu nie ugra, to nikt nie ugra. Prosta zasada. Dobra, trzecią rundę wygraliśmy, więc nie ma tragedii. Fajnie by było, jakbyśmy w ogóle wygrali całość, no ale. Szczerze wam powiem, że jak ja nie będę grał, to oni też nie będą grać. Kurwa. Oni jednego tam dwóch zabiją, ale ja muszę robić całą resztę. Chciałbym zauważyć.
To nie jest zbyt miłe ani przyjemne. Nie bardzo chcę tu podchodzić. Bo problem jest taki, że oni mogą być tu wszędzie. Kurwa, ale żem to zmaścił. Myślałem, że go trafię w łeb. A ty chuju, co ja robię? Nie trafiłem go ani razu. Mamo debil. Mamo debil. Gryfcie, co ty robisz, kurwa? AWP-a, AWP-a, proszę AWP-a. Give me AWP. Ja kurwa robię carry game. 4-5, dobra, starczyło na farcie, ale starczyło. Popłakałem się kurwa przez to, co zrobiłem przed chwilą. Ale wcale się nie dziwię. Bo tak zlamić. Nie komentuję, po prostu nie komentuję, słuchajcie. Mam cię dziwko. One banana. No to chyba jest po grze, słuchajcie. 33-15. No nie byłoby źle, gdyby nie to 15 na końcu. Gdyby było 0 albo 1, no to by było fajnie. Ale to wtedy byśmy już skończyli grę. To jest granie, słuchajcie, z ruskimi, naprawdę. On nie, już nie słyszy, że on za nim biegnie, nie? Co tam? Behind you. AVP, save the AVP. Kurwa, w życiu on nie save'uje tego, no co wy. Nie, raczej wątpię, żeby on to save'ował. Wydaje mi się, że tamci go dojebią. Jak mam czterech ruskich w teamie. Ja pierdolę. Ja się dziwię, czemu to tak słabo idzie. No kurde, chwycę czy nie chwycę? No, 1-0. Dobrze. Kurwa, już mi się... Już wydawało mi się, że nie złapię. Już naprawdę mi się wydawało, że nie złapię. No to było wręcz pewne. Jak nikt mi nie będzie przebiegał przed celownikiem, to jest szansa, kurwa. Mam cię. Dobra, jeden padł. A, raczej już tu nikt nie będzie wybiegał. Tego postawiam. AWP jest na B. Co? A nie, no nie, kurwa, nie. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Jest 10 do 10. No ja jednego zabiłem, no wystarczy, no. Oddałem swoje życie za życie innego i po sprawie. Tylko oni teraz to muszą wygrać, a to już nie jest takie proste. A ten się tyłem odsuwał od babika, nie? No generalnie, no super. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Chyba nie chcę nic myśleć o tym wszystkim, powiem wam szczerze, bo... No bo po prostu gówno.
Patrzę na ich grę, no to jedyne co mi zostaje do powiedzenia to gówno. Widzę, że bohater. Ja to bym powiedział, że Just Russians, ale nie chcę tutaj wszczynać burdy. Bo to nie o to chodzi, żeby tutaj, wiecie, jakąś burdę wszczynać, tylko... Ach, chuj dupek. Dobra, wezmę tego Galila. O. I'm gold nova free. Super, a ja jeden. Przez te kurwa głupie update'y i przez to, że nie grałem od 2 miesięcy. Ale nic. No i na chuj biegniesz, ty imbecylu. Dole, oni są nieogarnięci. Ten będzie próbował wskoczyć. Ciekawe, czy mu się w ogóle uda. No... Rzuciłem flasha, jeszcze mi kurwa na flashu zabił, chyba że nie dostał. Nie wiem, czy wam powiem, co mam o tym sądzić. 10 do 11. I paka na A. Na B, przepraszam. A oni są. A jeden jest na A. Nie mówiąc o tym, że kurwa gra jak dupa. Ruski men raszuje bananem. Ruski men raszuje bananem. Uwaga, czy coś tam się dzieje? Czy drużyna CT przeciwdziała temu wszystkiemu? Kurwa macie. No brak mi słów, po prostu no brak mi słów, jak patrzę na tą grę, słuchajcie. Przerwa w grze. Nie, ja nie chcę, dziękuję. Chyba jeszcze dłuższej gry mi brakuje. A co tam kurwa? Zróbmy sobie jeszcze dłuższą grę. Ha ha ha. Heheszki kurwa. Żartowni się pierdoleni. Rush mid, ej, tak. Generalnie byłoby to fajne, ale nie z ruskimi. Nie z ruskimi. Naprawdę. Trzeba pewne rzeczy tam odgradzać od siebie murem, bym powiedział wręcz. Nawet tam mu się udało kogoś wybić. Tego, którego ja zawsze za łupy zabijałem. Super. Tu nikogo. Czyli musi być tam, kurwy się jeden. Mówiłem, że musi być. Kurwa, był tu gościu gdzieś. Jest tam. On karpet. Lepsza... Jak mają cię zabić, to i tak cię zabiją, kurwa, masz mało HP. Mam cię, suko. Bo to ksod został. Ja nawet nie biorę tej AWP, to bez sensu. Ty, suko! Dobra, ale wygraliśmy. Chociaż tyle. Chociaż tyle, żeśmy to wygrali. Ja to trochę zmaściłem, bo tam to 50, no 50 HP mu zostawiłem, to w sumie mógł go zabić. Że nie trafił go ani razu. A to już całkiem inna sprawa. Dobra, spróbujemy kałachem, może dawno nie grałem. Czy może kałachem będzie lepiej szło? Ale taki stresik, słuchajcie, że to jest masakra po prostu.
Mam nadzieję, że nam się uda to wygrać. No jest 12-11, nie przesadzajmy, kurze, 45 minut już gramy. Jak dalej pójdzie, to będzie po prostu kolorowo. Jestem ciekaw, nie no, 90 minut miałoby maksymalnie trwać taka rozgrywka, jeżeli chodzi o CSA GO, z tego co tam pisało gdzieś tam kiedyś. 90 minut to jest, no kurwa! Jest w cholerę dużo. Bo ktoś chyba midem wchodził. Dobra, Ksodu dostał baniak. Dobra, padł. Kurwa, wiedziałem. Minus 27, ale on i tak, Ksot i tak ich wykończy wszystkich i tak. Zresztą został ostatni Rusek, który ma 26 HP, nie ma szans, żeby on to zrobił. Jak Gryfciu nie ugra, to nikt nie ugra, no mówię wam. Ten ruski team to się nadaje do tarcia chrzanu. Jak dobiegniesz, słuchaj, na to B i zaplantujesz, to jesteś moim bogiem. Naprawdę, to ty kierujesz tą grę. Tylko musisz dobiec i zaplantować. Samo dobiegnięcie nic ci nie da. Jakbyś wygrał tą rundę, to już w ogóle bym cię ubóstwił, ziomek. Dobra, zawsze to... No i po jabłkach. Widział, gdzie szedł. Po co? A po co? 34, 4, 19. Dużo. Tamten gościu ma 42 u nich w sumie. On mnie zabił chyba z 4 razy w ostatnich paru rundach. Ale to jest inna sprawa całkiem. I co teraz, panowie? What's now? Nie ma nawet co grać, kurde, Iko, słuchajcie, bo jest no kiepsko. 13-11 to jest już za duża przewaga, żeby tutaj się bawić. Szczerze powiedziawszy. Generalnie jest szansa to jeszcze wygrać. No, jest szansa to wygrać. Tylko trzeba chcieć. Dobra, Ksot dostał baniak. Trochę straciłem przy tym HP, ale dostał baniak. No i na chuj tam wchodził. Kurwa, ale sobie rzuciłem flasha. A to mój, sorry. Zapierdol mu, dobra? Teraz już mu nie zapierdolisz, bo już uciekł. No i mamy problem. Ostatni został. Kurwa! Zamyśliłem się, popatrzyłem na mapę. Ja pierdolę. Ale po co on to zraszał? Mógł brać pakę i uciekać. Naprawdę mam rozterkę. Chciałem to wygrać, kurwa. No jest 14-11, no dajcie żyć. Mam 8 MVP. Ile ja muszę mieć, żeby chyba drużyna wygrała? 15? Nie róbcie sobie kurwa ze mnie jaj. Kurwa, musiał to zesmokować. Kurwa. Dojście to zawsze tak chujowo zesmokują. One in sand. To chyba pit jest nawet ten sand. Nieważne, no ważne, że w piaskownicy, no. Ach. No, dobrze, dobrze, holy shit. Jakoś mnie nie przekonuje, może oni by na B poszli.
Ja tego nie skomentuję. Naprawdę nie skomentuję tego. To jest ostatnia runda. Ja nawet nie walczę już chyba, bo to nie ma sensu. Co z tego, że ja wygram tą rundę, czy następną, jak u nich grają wszyscy, a u mnie gram tylko ja. No bo taka prawda jest. U nich grają naprawdę wszyscy, oprócz tego Ksota, który ginie cały czas. On zabił tylko trzech. Tego takiego Ksota, Ksota, tego ostatniego Ksota u nich oczywiście. Ale teraz to mogę tam zasmukować. Kurwa. Ja stąd spierdalam, to nie ma sensu. Oni są na A. Piasku jest. Nice. Szczerze mówiąc, powiem, że lać mi się chce. To taka sytuacja. Kurwa. Naprawdę? Naprawdę akurat schowałem celownik. Już dawno byśmy go zabili. No ale dobra, jest 15-12. Mówiłem, że nie będę grał, a jednak zagrałem. Jest szansa jeszcze to wygrać. No mała szansa, bo mała, ale jest. No. Niestety. Pod tym, jakby nie ten derang, to byłbym większy, ale wtedy się w sumie chyba niby łatwiej wbijało te rangi. Coś takiego tam mówili. No w dupie to mam ranga, jak ranga, ranga nie gra, kurwa. Ranga nie gra, to człowiek gra. Kurwa. Aha. Aha. Ksot, no. Nie komentuję. Naprawdę nie komentuję. To już i tak jest dziedzi w sumie. I co on, ten Rusek nie wygra nic. Mamo debil. Nawet jakby na shifcie leciał, co za różnica. Biegają w kółko, czy mi się tylko wydaje? On gra w ogóle jak bot. Ale to jest inna sprawa. No ale słuchajcie, skończyliśmy sobie. Nic ciekawego nam się tu nie przydarzyło. Wow, dostałem kamuflaż polarny. Cóż za drop. I nowy stopień mamy, starszy sierżant. Ale to nieważne. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie ci komentarz. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych, kurwa, Silvery odcinków. Na razie, no i cześć!